Witam z hali Mosir w Rudzie Śląskiej. Dziś rejony szkół ponadgimnazjalnych, MIS Zabrza i MIS Rudy Śląskiej. Mickiewicz w zielonych strojach. Michał Lupa. 119-66, tam demolka. No ale nie dziwmy się, w szeregach po i punkty. Zdziwienie, zaskoczenie. Tak, tak. W szeregach Rudy Śląskiej mamy 5 koszykarzy, na co dzień trenujących w zespole ze Zabrza. Tylko Michał Moralewicz z numerem 9. Miał być jeszcze Maślanka Aleksander, ale chory nie przyjechał. I w tej chwili Michał Moralewicz, rozgrywający juniorów MKS Zabrze, a wynik 123-66. Ruda Śląska wygra ten mecz i za niedługo półfinały, a to już są turnieje, gdzie spotkają się 4 drużyny. Póki co Michał Lupa, Jacek Janik, czekamy na rzut. Ojojojo, Jacek. Na ławce widzimy Bartka Stawowskiego, Kuby Modrzyńskiego, Żuka, Pawła Kłoska. Nie muszą grać przy takim wyniku. A już dzisiaj zapraszam na jutrzejszy mecz juniorów Pogoń Ruda Śląska, Jaworzno. 20 sekund do końca. Michał Lupa. Nie udało mu się zagrać w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski juniorów starszych. Może go weźmie trener poznański do Poznania na półfinały. Przypominam, półfinały Mistrzostw Polski juniorów starszych U20, do których zakwalifikowała się Pogoń Ruda Śląska w Poznaniu 26-28, a dzisiaj kończymy rejony. Nareszcie Ruda Śląska przeszła Zabrze, 123 wygrywa do 70. Dziękujemy z hali Mosir w Rudzie Śląskiej. Filmik dla www.skm.e-basket.pl.